taka magia telewizji, będąc w Warszawie, możemy być równocześnie w Wilkasach, które widzą Państwo za naszymi plecami. Bardzo się z tego cieszymy. Bardzo się z tego cieszymy. Moglibyśmy stamtąd w sumie prowadzić poranek, Piotr. Musimy poprosić naszych wydawców, żeby nas kiedyś tam wysłali. Drodzy Państwo, dzień dobry. Wioleta Wramba, Piotr Jędrzejek. Zapraszamy do spędzenia tego poranka z nami. Będziemy z Państwem dziś do 9:30. A jakie tematy przed nami? Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Będziemy zaglądać na Wiejską i przyglądać się pracy posłów. Podsumujemy też wczorajszy protest rolników w Warszawie. No nie było spokojnie. Doszło do starć z policją. 13 policjantów trafiło do szpitala. Funkcjonariusze musieli użyć gazu łzawiącego i granatów hukowych. Według szacunków ratusza w manifestacji brało udział 30 tysięcy osób. Porozmawiamy także o systemie prywatnych parkometrów, które funkcjonują przed marketami, galeriami handlowymi. Czy są legalne? Czy firma, która nimi zarządza, ma prawo karać nas mandatem, gdy idąc na zakupy zapomnimy pobrać darmowy bilet? No to zapytamy prawnika. No i jeszcze bardzo ważny jubileusz, drodzy Państwo. Myślę, że część naszych widzów, dość większa, doskonale będzie wiedziała, kto to jest Miś Uszatek. Ulubieniec wielu pokoleń, który przez dekady mówił dzieciom w popularnej wieczorynce dobranoc. Skończył 67 lat. Tak, jest to już starszy Miś senior. Starszy Miś senior, ale zaczniemy od spraw poważnych. Informacje z zagranicy i z kraju przedstawi Państwu Piotr w serwisie informacyjnym już za chwilę parę. Zapraszam już teraz.